potem stworzenie jednej dał podstawę do pierwszej wymiany uczniów ze szkoły z Fiebelportem z Brzezinem. Cieszę się, że ta współpraca została podjęta i dzisiaj kończy się druga w Polsce pierwsza. Cały etap. Pierwszy etap się dzisiaj kończy. Liebe Schulm, dyrektorem, liebe Eltern, liebe Schüler. Die Zusammenarbeit zwei Gemeinden Rottendorf und Porten. Diese Gemeinden sind verbunden und dank dieser Zusammenarbeit können wir heute in Polen hier treffen. Also das ist schon unser zweites Treffen, einmal in Himmelforten und einmal in Brzezinie. Panie dyrektorze, proszę podziękować panu burmistrzowi Falkowi Holgerowi za takie otwarte podejście po objęciu burmistrza do sprawy współpracy polsko-niemieckiej. Myślę, że brak środków na przyszły rok w Fundacji Polsko-Niemieckiej nie może być aż taką przeszkodą, żebyśmy się nie spotykali. Wir können uns natürlich treffen und wir sollen uns natürlich treffen und diese kleine Geldmängel an deutsch-polnischen Jugendwerk ist für uns keine Schwierigkeit. Pytanie do młodzieży. Czy chcecie się spotykać? Hat euch dieser Jugendaustausch gefallen? Möchtet ihr noch treffen? Noch einmal treffen? A jeden der młodzież jest wyleczona. I jest ein bisschen müde. Ale teraz chciałbym wszystkim podziękować, a młodzieży wręczyć zdjęcia z waszego pobytu, do waszego albumu, jak wrócicie do domu, żeby sobie tam jeszcze parę razy spojrzeć i życzyć dobrej podróży do domu i samych dobrych ocen zarówno w Brzezinie i w Fiebelforcie, żebyście uzyskiwali jak najlepsze oceny. Ich möchte euch Ihnen noch einmal ganz herzlich danken und ich schenke euch CD mit Fotos aus unserem Jugendaustausch. Jeszcze dziękuję rodzicom za to, że podjęli tę współpracę. Myślę, że zarówno Państwo, jak i Wasze dzieci nabyły nowych doświadczeń, nowej perspektywy i też miały tą możliwość zobaczyć to w Niemczech i też przyjąć i zryważować się swoim koleżankom i kolegom z Niemiec. Eltern aus Brzezino für die Zusammenarbeit. Und die Eltern aus Himmelforten haben auch sehr geholfen, unsere Jugend aus Brzezino in Himmelforten. Alles Gute! Wiemy, że ten tydzień musiał wyglądać trochę inaczej. Ja, diese Woche war ein bisschen anstrengend, ein bisschen anders. Ale serdecznie Państwu dziękujemy za przyjęcie naszych przyjaciół z Niemiec. Aber wir möchten Ihnen herzliche Dankeschön sagen. I za to, że Państwo pełniliście opiekę dzieci. Ja, und dass Sie die Kinder betreuen. Dziękuję bardzo. Danke schön. Drogi Hubercie, to jest kaszubki, no w tym momencie diabelskie skrzypce. To jest kaszubiczny instrument. On jeszcze chodzi o książki o... Moi kochani, drodzy polscy przyjaciele.
Ich bin überwältigt von dieser Woche Gastfreundschaft in einem Ort, den wir vorher nicht gekannt haben. Byłem bardzo miło przyjęty tutaj jako gość w tym nowym dla mnie miejscu. Und da kann ich auch für meine beiden Kolleginnen, Vicky Lenze und Franziska Meurer, sprechen. I oczywiście też mówię w imieniu moich koleżanek z pracy, Vicky Lenze und Franziska Meurer. Wir sind so herzlich aufgenommen worden, betreut worden und hatten ein so wunderbares Programm, das für uns organisiert wurde. Zostaliśmy bardzo serdecznie, ciepło przyjęci, mieliśmy fantastyczny, wspaniały program. Und das Allerschönste die ganze Zeit über war die Sonne über uns. Tak, i też cały czas mieliśmy piękną pogodę, cały czas było bardzo słoneczne. Für die Sonne hat der Bürgermeister gesorgt. Tak, za słońce, o słońce zaprosił się nasz wójt gminy Wódzki. Für die Gastfreundschaft haben Sie gesorgt, liebe Eltern. Za gościnność, o gościnność zatroszczyliście się wy, drodzy rodzice. Und ich glaube, da kann ich auch im Namen unserer Schülerinnen und Schüler aus Himmelfort sprechen. I oczywiście mówię również w imieniu naszych uczennic i uczniów z Himmelfortu. Dass hier etwas ganz Wunderbares und etwas ganz Großartiges stattgefunden hat. Wir würden am liebsten bleiben. Zostaliśmy to wspaniale, fantastycznie przyjęci i najchętniej byśmy tutaj zostali. Aber das ist der Wermutstropfen auch für unsere Schüler. Morgen müssen wir wieder in die Schule. Ale niestety jutro wszyscy muszą być już w szkole. Wir haben kleine Geschenke mitgebracht. Ich möchte einmal stellvertretend diesen polnischen Freundschaft dem Bürgermeister überreichen. Mamy również małe prezenciki dla Państwa. Najpierw chciałbym wręczyć ten Kubek polsko-niemieckiej współpracy i przyjaźni panu wójtowi. Und wir freuen uns auf viele weitere schöne Fahrten nach Potsdam. Herzlichen Dank. Cieszymy się na współpracę z Polskiem na. Es gibt großartige Unterstützung. Es gibt leider einen kleinen Wermutstropfen. Ich erhielt gestern eine E-Mail vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk. Es sind so viele Gruppen dieses Jahr in Polen gewesen, dass das Geld alle ist. Czyli mamy też taką troszkę smutniejszą wiadomość, że pan dyrektor Hubert dostał wczoraj maila z polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, z tej organizacji, która nas wspiera, że jest bardzo, bardzo dużo grup polsko-niemieckich i że jakby już nie ma przyjęć. Aber ich bin sicher, dass trotz aller Aufgaben, die in Europa zurzeit auf uns warten, die Politiker Gelegenheit finden, diesen Topf mit Geld zur Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft wieder aufzubauen. Mamy nadzieję, że politycy znajdą jeszcze środki finansowe, żeby bardziej jeszcze wesprzeć tę fundację, żeby działała i rozszerzała się na inne szkoły. Gut. Jetzt möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke an Silvia. Jeszcze chciałbym podziękować. Sie hat uns die ganze Woche über begleitet. Właściwie chciałbym Państwa też bardzo obdarować, drodzy rodzice, ale moja walizka była za mała. Deshalb darf ich Ihnen aber auch mal.